Podczas kolejnej sesji Rady Powiatu w trybie online ponownie mówiono o wieluńskim szpitalu, tym razem głównie w kontekście zmian w zarządczej strukturze SPZOS. Z pracy w lecznicy odchodzi wicedyrektor do spraw administracyjno-technicznych. Pytał o to głównie radny Andrzej Stępień. Czy Rada Społeczna zajmowała się zmianami w statucie samodzielnego publicznego ZOZ-u w kwestii stanowiska trzeciego dyrektora? Z informacji przesłanych wynika, przez SPZOS wynika, że na ten moment nie było podjęte, z tego co wiem od pani dyrektor, jest w opracowaniu w tej chwili i można powiedzieć, że pani dyrektor to jak gdyby dostosowuje ten regulamin do bieżącej sytuacji. Statut. Czyli dalej pan Stachera bez podstawy prawnej jest zatrudniony, tak? Z tego co wiem, to pan Stachera otrzymał wypowiedzenie. Tu pan wicestarosta się zgłasza. Bardzo proszę, może szczegóły od wypowie. Jeśli można, panie przewodniczący, to ja tylko tak krótko uzupełnię. W piątek rozmawiałem z panią dyrektor i pani dyrektor poinformowała mnie, że zostało podpisane porozumienie, na mocy którego umowa zostanie rozwiązana. Nie znam szczegółów porozumienia na ten moment, ale wiem, przekazuję informację, że takie porozumienie zostało podpisane w piątek. Adam Stachera przyszedł do wieluńskiego szpitala z Pajęczna niemal dokładnie rok temu, jeszcze za rządów byłego już dyrektora Janusza Atłachowicza. Teraz jego stanowisko ze względu na oszczędności zostanie zlikwidowane. Tak zdecydowała nowa dyrektor SPZOS, Anna Freus. I tyle o szpitalu. Na sesji pytano też o bezpłatną pomoc prawną. Jak i czy w ogóle funkcjonuje ona w czasie pandemii, pytała o to radna Alina Błach. Jak wygląda teraz nieodpłatna pomoc prawna? Czy mecenasi dyżurują? Jak to wygląda w tym trudnym okresie pandemii? I czy jest dużo tych porad? Jak to w ogóle wygląda? W tej chwili w związku z pandemią odbywa to się w formie zdalnej. Był taki krótki okres, gdzie było pewne poluzowanie, gdzie radcy prawni byli w miejscach do tego wskazanych, udzielali porad. Największe z tego, co miałem taką informację, nie jestem w stanie powiedzieć, jaka to w tej chwili jest ta ilość obsługiwanych, ale jeżeli to był stacjonarny, to było bardzo dużo w miejscowości chyba Pątnów, było dużo porad udzielanych, najwięcej ze wszystkich. Z tego, co miałem informację od pani Patrycji, myślę, że szczegółowo przedstawię pani ilość tych porad, jak przygotuję to odpowiedni wydział i udzielę odpowiedzi na piśmie.